już teraz. Okej, okay, proszę Państwa, przede wszystkim mam jedno pytanie. Co Państwo wiedzą o służbach specjalnych? Są. To, że są, to ja wiem, podobno. Już mnie wie, lepiej chyba. Proszę? Już mnie wie, lepiej. Znaczy, dobrze działają. Teoretycznie. Teoretycznie. To znaczy, jak się o nich nie wie, to może oznaczać u ludzi, że nie działają, prawda? No jak się mało wie, to też może znaczyć, że nie działają. Na przykład o FBI wiedzą wszyscy. Nawet na stronach internetowych można przeczytać, co robi FBI. To znaczy, że FBI działa, czy nie działa? Natomiast FBI nie jest służbą specjalną. A jak to nie jest służbą specjalną? Nie jest czasem... Dobrze, mam pytanie. Dobrze, to następne pytanie. Nie jest służbą specjalną. Okej. Okay. A co to według Państwa są służby specjalne? No. Jakie to są służby? No, powiedzcie. No, powiedzcie. Macie, to pojęcie jest wszędzie, w każdej telewizji, wszyscy naukowcy. Służby wywiadu, służby kontrwywiadu. I co jest? Coś jeszcze jest? No, jakie to są służby specjalne? Służby, które działają w najgorszych sytuacjach, kiedy inne siły nie mają możliwości, nie mają... A, czyli na przykład kontrwywiad działa tylko, kiedy będzie najgorsza sytuacja? Nie tylko, ale jeżeli przykładowo policja albo inna funkcja nie działa, wtedy włączane są do działania właśnie służby specjalne, które są ukierunkowane do danego... Dobrze, ktoś napadł na stację benzynową. Policja nie może go znaleźć. Włączamy wtedy wywiad i kontrwywiad do tego, czy nie? Nie, to jest niepotrzebne. Dlaczego? To też jest jedna z najgorszych sytuacji. Ktoś napadł na stację benzynową w centrum miasta. Ale tutaj niepotrzebne są służby specjalne, które przykładowo będą poszukiwać jakiegoś okryta, bo działania tej osoby, które były niskiego budżetu, czy inaczej to nazywają? Państwo jest zagrożone. Proszę? Nie jest państwo zagrożone. No jak to, jeżeli ktoś napadnie na obywatela jakiegokolwiek państwa, znaczy na naszego obywatela i na jakąś stację benzynową, to państwo może być zagrożone. W sumie, bo państwo jest konstytucyjnie zobowiązane do ochrony życia, zdrowia i dobrobytu każdego obywatela. No, a tak można by powiedzieć przykładowo o każdym, kto pobije kogoś na ulicy. Dobrze. To jest zagrożeniem dla całego państwa. Dobrze. To nie jest prawdą. Nie, to nie jest prawdą, oczywiście, że tak. Dobrze, więc rozróżnijmy dwie rzeczy. Po pierwsze, zapomnijcie Państwo o czynnościach operacyjnych, bo te czynności operacyjne są mniej więcej w każdej ze służb mundurowych są podobne do siebie. Różnią się tylko pewnego rodzaju terminologią. I skoncentrujmy się na celu działania tych służb. Otóż służby specjalne, proszę Państwa, to są takie służby, które nie interesują się kodeksem karnym w tym sensie, że nie musi zajść jest przestępstwo, żeby te służby działały. Ja nie używam angielskiej terminologii, także używam terminologii polskiej. Generalnie to jestem dość niepoprawny politycznie, więc nie dziwcie się pewnym sformułowaniom. Terminologii polskiej, ale tutaj się trochę posłużę terminologią angielską i to, co Anglicy nazywają Secret Services, czyli tajne służby, to jest tylko dwie. To są tylko dwie takie służby. To jest wywiad i kontrwywiad. Nieważne, czy jest wojskowy, czy cywilny, chodzi o zasady działania. Wywiad, który w ogóle jest służbą nielegalną z punktu widzenia kraju przeciwnika, jest służbą, która działa na granicy prawa i tak prawdę mówiąc łamie prawo, ale nie polskie, tylko oczywiście cudze prawo, bo szpiegowanie jest przestępstwem w każdym kraju na świecie. I kontrwywiad, który nie udowadnia, nie łapie winnych po zaistnieniu przestępstwa, tylko zakłada, że prawie każdy,
kto przyjeżdża do Polski, tak przynajmniej powinien zakładać kontrwywiad, obcy obywatel, wykonuje czynności wywiadowcze. Czyli tak jakby, monitoruje działalność obcych struktur, różnego rodzaju, tam gdzie może ukryć się wywiad. To są dwie służby, które są służbami specjalnymi. Ich czynności operacyjne polegają nie zawsze i nie tylko i wyłącznie na wykryciu przestępstwa i nie powstają tylko dlatego, że przestępstwo zostało zaistnione. Te dwie służby zakładają, że istnieje przestępstwo, po prostu. To jest podstawowa różnica. Tak dość może frywolnie powiem, że jeśli państwo zobaczycie, jeśli służby specjalne, czyli wywiad i kontrwywiad gdzieś wchodzą, to na ogół otwierają drzwi tak, żeby nikt nie widział. Na ogół zostawiają po sobie porządek tak, żeby ktoś nie widział, że oni byli w środku i też zamykają za sobą drzwi tak, żeby nikt nie widział, że ktoś tam wchodził. Jeśli natomiast zobaczycie, że wchodzą z futryną albo przez okno i wybijając szyby, to oglądacie film pod tytułem Służby Specjalne pełnego reżysera polskiego. I to jest podstawowa różnica pomiędzy tym, co ludzie myślą na temat służb specjalnych i tym, jak te służby działają. Zgadza się, że o działaniach tych służb nie powinno się mówić, ale o konkretnych działaniach, ponieważ w tej chwili prawie wszędzie na świecie, poza Polską oczywiście, duża część tej działalności jest do prześledzenia, a więc zasady, sposoby, różne inne takie historie. To można prześledzić, to zarówno jest w książkach, na filmach, w różnego rodzaju publikacjach, a nawet na stronach internetowych, ponieważ FBI na swoich stronach internetowych umieszcza ostrzeżenia dla obywateli na temat, no żeby uważać na taką firmę, na inną, bo może być związana z obcym wywiadem. Służby, ja dzielę służby właśnie na te tajne służby, czyli służby specjalne i na służby policyjno-fiskalne. To jest cała reszta. To są służby takie jak policja, CBA, no co tam jeszcze może być? No nie wiem, jak jeszcze wywiad skarbowy, co innego, tego typu rzeczy. To są służby, które zajmują się czymś, co się nazywa po angielsku policing, czyli zwalczaniem zaistniałej przestępczości. Tylko i wyłącznie zaistniałej. Ona nie musi zaistnieć, ale musi być fakt podejrzenia o takie przestępstwo, żeby oni weszli po prostu na tej zasadzie. Wywiad policyjny i wywiad ten prawdziwy, o którym ja mówię, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Wywiad policyjny jest działalnością wewnątrz kraju przede wszystkim wobec określonych środowisk, gdzie jest podejrzenie o przestępstwo. Prawda? Natomiast wywiad, który przeprowadzi, czy działania sprawdzające, które przeprowadza kontrwywiad, jest działaniem właściwie permanentnym w celu zabezpieczenia państwa przed obcą interwencją, przed penetracją obcego wywiadu. Jeśli na przykład mamy kraj, który jest krajem naszym przeciwnym, ja pracowałem 23 lata na kierunku wschodnim, więc to jest generalnie mój rynek, kraje byłego Związku Radzieckiego i bardzo nie mogę się powoływać na to, ale zakładamy, że przyjeżdża jakiś nowy dyplomata do ambasady rosyjskiej. Kontrwywiad od razu zakłada, że on jest przysłany przez wywiad rosyjski. I robi się różnego rodzaju działania, które mają po pierwsze sprowokować go do takiego działania, tego dyplomaty, aby ujawnił to swoje powiązanie i można było go wyrzucić albo coś z nim zrobić. Jak się nie da sprowokować, no to trudno, to może rzeczywiście jest niewinny, ale zakłada się winę i udowadnia niewinność, odwrotnie niż to jest w sądownictwie i w policji. I to jest ta różnica, której mało kto w ogóle rozumie, że służby specjalne są czymś elementem, jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa państwa, bo to są, tak jak ktoś mądrze powiedział kiedyś, oczy i uszy, ale to nie aż tak do końca oczy i uszy po prostu. To są instytucje, które zajmują się zapewnianiem bezpieczeństwa państwa zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Przy czym w warunkach polskich ja uważam, że kontrwywiad jest służbą, ale o tym jeszcze będę mówił w innych wykładach, służbą podstawową ze względu na nasze położenie i na sposób działania, jaki jest możliwy na terenie Polski. Natomiast wywiad jest instytucją bardzo drogą, instytucją, która wymaga dużych nakładów pieniędzy i mogącą działać tylko i wyłącznie na zewnątrz. I tak jest w innych krajach. Dobrze, przejdźmy do tego tajemniczego KHT, czyli kontrwywiadowczej charakterystyki terenu.
Ale najpierw się zapytam, jaki jest najbardziej policyjny kraj na świecie, o największym nasyceniu policją na metr kwadratowy? To jest wiesz państwa? Watykan. Proszę? Watykan. Nie. Jaki jest kraj... Brazylia? Dlaczego Brazylia? No jaki kraj jest krajem o największej ilości policji na metr kwadratowy? Różnego rodzaju służb specjalnych, to znaczy wszystkich tych służb, które mogą człowieka zwinąć, aresztować, zastrzelić, jak będzie stawiał opór. Stany Zjednoczone. Brawo. Stany Zjednoczone, bo tam jest taki termin, słowo wytrych, który się nazywa area of jurisdiction, czyli obszar jurysdykcji, obszar, na który te służby mogą działać. Tak prawdę mówiąc, wygląda to mniej więcej tak. Mamy mall, czyli centrum handlowe, prawda? Na terenie tego centrum handlowego wraz z parkingami, najprawdopodobniej to tak jest, w jakimś małym miasteczku typu Oklahoma na przykład, to jest małe miasto, tam jest takie coś, co się nazywa Shepherd's Mall, działa policja tego centrum, czyli ochrona tego centrum. Działa jeszcze coś, co się nazywa w terminologii amerykańskiej służba bezpieczeństwa. To są na ogół ci, którzy są po cywilnemu, detektywi, którzy są w tłumie, pilnują złodziei i tak dalej. Różnych rzeczy. Także oni też tutaj działają. Oni mogą działać tylko w tym obrębie. Jeżeli coś się stanie poza tym obrębem, oni nie mogą działać. Ale na tym terenie oni mogą każdego zakuć w kajdanki, aresztować, przymknąć, w ogóle zrobić z nim różne rzeczy. Użyć po prostu siły. Są law enforcement agencies. W tej zasadzie. Ten mall jest w jakimś mieście. Prawda? I w tym mieście, w tym kręgu, na ten mall działają wszystkie służby z tego miasta. A to będzie najprawdopodobniej policja miejska, jeżeli istnieje policja miejska. Oczywiście ona nie musi istnieć, ale na ogół istnieje. Policja miejska, też ta część po cywilnemu, jednostki operacyjne. Jeśli na przykład istnieje jakaś specjalna, dodatkowa służba, która tam może istnieć, nie wiem, czy na przykład służba sprawdzająca posiadanie broni czy coś, też może działać na terenie tego mola. To miasto jest z kolei w jakimś county, prawda? Czyli county to jest coś w rodzaju hrabstwa, województwa, powiatu, jak to woli. I tutaj też może być, nie zawsze tak jest, czasami to jest uproszczone, ale może być zarówno policja stanowa, policja county police, jak i różne historie. Jeśli ten mall jest przy autostradzie, to jeszcze jest do tego highway patrol, który może działać tylko w obrębie autostrady, parkingów i tych zjazdów z autostrady również. I może robić to samo wszystkim. To jest ten patrol, taka jakby ich drogówka, ale nie taka drogówka, która jak u nas wystawia mandaty wszędzie, tylko do autostrad po prostu. County jest z kolei w stanie i tu się zaczyna już trochę trudniej. Dlatego, że po pierwsze są wszystkie policje stanowe, wydziały stanowe. Ja już nie mówię o prokuraturze, która też może mieć wydział realizacyjny, czyli coś takiego, żeby była operacja, że są ludzie odpowiednio wyszkoleni, uzbrojeni do zatrzymywania przestępców. Ale ta policja stanowa jest nadrzędna, też działa na ten mol. Też działa na ten mol. W stanie mogą być również inne służby, proszę państwa, bo mogą być służby, no nie wiem, jakieś ochrony, jakieś takie ochrony specyficzne dla stanów, jeżeli stan ma własne obostrzenia jakieś, no na przykład, ja już nie pamiętam jak to było, czy w Oklahomie można kupić dynamit, a w Teksasie nie można kupić, można kupić zapalniki, czy odwrotnie, bo to jest tak w Stanach Zjednoczonych. To jest dość sprytne w ogóle, bo przy tym przestępstwie jest przemyt i przestępstwo popełnione na terenie dwóch stanów i może wejść się w FBI wtedy, to jest zupełnie inaczej. I to też może swoje służby, a przede wszystkim najprawdopodobniej tu również działa stanowa służba fiskalna, bo każdy stan ma własne podatki, więc działa stanowa służba fiskalna, a stanowa służba fiskalna to nie są tylko i wyłącznie panowie, którzy sprawdzają, to są również uzbrojeni funkcjonariusze, którzy mogą na terenie swojej jurysdykcji zrobić to wszystko. Co robi policja. I to oczywiście jest w Stanach Zjednoczonych wszystko, prawda? W całym kraju ten stan. I zaczyna się cyrk, ponieważ tu mamy FBI, Federalną Agencję do Spraw Narkotyków, tą komórkę terrorystyczną, antyterrorystyczną, NSA, Federalną Agencję Zwalczania, jak to się nazywa, ochrony znaków towarowych,
Oczywiście Inland Revenue, wszelkiego rodzaju instytucje federalne, które są nadrzędne, które działają na terenie całego kraju. Oczywiście w wielu przypadkach jest tak, że one muszą wejść w porozumieniu z daną tą, ale w tym biednym molu, bo to działa tylko w tą stronę, tam ludzi uprawnionych do działań policyjnych jest o wiele więcej najprawdopodobniej niż sprzedających, jak to się było, niż kupujących, jakby się ktoś uparł. A to Amerykanie z tym żyją, o tym wiedzą. To jest system bezpieczeństwa, który jest oparty na właśnie na czymś takim jak area of jurisdiction i jest oparty generalnie na procedurach, bo oni się dogadują. A procedury są dość ciekawe, to warto by ten system w Polsce postudiować trochę. No nie wiem, czy u nas by się wprowadziło ze względu na prawo, jakie mamy w Polsce, ale może by się udało. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to wszystko wynika z zamiłowania do procedur, którego niestety u nas nie ma, i zamiłowania do przestrzegania tych procedur, do utworzenia kooperacji pomiędzy wszystkimi służbami. Oczywiście, tak jak są umowy międzystanowe, tak samo są również umowy między służbami o niewchodzeniu sobie w drogę, ale to już jest kwestia zupełnie inna. Być może powiem o tym, jak będę wam mówił o zadaniach wywiadu i kontrwywiadu. Aha, jest tylko jedna służba specjalna, która nie może działać na terenie Stanów Zjednoczonych. Jaka? CIA. No właśnie, CIA nie może działać na terenie Stanów Zjednoczonych, więc ono nie działa. Służby w krajów europejskich generalnie również używają policji, chyba tylko UOK ma ten wydział realizacyjny poza ABW, ponieważ nie mogą same aresztować ludzi. Służby specjalne, czyli kontrwywiad czy wywiad, nie mogą same aresztować ludzi, więc działają za pośrednictwem policji. Tak jest w Wielkiej Brytanii, tak jest we Francji, chyba używa żandarmerii wojskowej do tego. Tak samo jak i prokuratura generalna. Dobrze, teraz mamy pojęcie kontrwywiadowcza charakterystyka terenu. To jest, proszę Państwa, takie puzzle, które składa się w całość, wyznaczając wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem państwa. Dla Państwa informacji, jakbyście chcieli sobie poszukać, mogę powiedzieć, że w latach poprzednich, słusznie minionych, to było rzeczywiście coś takiego i w IPN-ie gdzieś zachowała się z 85 roku, chyba czy z 87, nie pamiętam już, kontrwywiadowcza charakterystyka Kielc. Każdy teren ma swoją specyfikę i ta kontrwywiadowcza charakterystyka terenu służy między innymi do tego, aby tą specyfikę umieścić i wykorzystać dla bezpieczeństwa państwa. Ten budynek ma swoją, ta sala ma swoją specyfikę, to też jest teren. Terenem jest wszystko, tak prawdę mówiąc. Terenem, w kontrwywiadowczej charakterystyce terenu są również uwzględnione rzeczy, które są rzeczami niematerialnymi, zaraz Państwu powiem, bo nie są to rzeczy. Proszę nie mylić tego z krytyczną infrastrukturą kraju, bo u nas się używa bardzo często tego anglosaskiego pojęcia krytyczna infrastruktura kraju, ale pojęcie kontrwywiadowczej charakterystyki terenu jest szersze. To, co zresztą ja mówię, to mówię teoretycznie, więc może wyście przynajmniej wprowadzicie to jeszcze raz, dlatego że u nas w Polsce niestety w służbach nie ma czegoś takiego w tej chwili, tego się nie robi. A szkoda. A szkoda, dlatego że to wyznacza dwie podstawowe rzeczy. Przede wszystkim tak zwaną ekonomię operacyjną, czyli jakie środki i jakie siły przyłożyć do konkretnego terenu, żeby go zabezpieczyć, oraz wyznacza słabe punkty. Czyli punkty, które należy wzmocnić, chronić lepiej niż pozostałe. No, znaczy, Państwo możecie mi przerywać, jak macie jakieś pytania, proszę mówić. Proszę się nie martwić. Na kontrwywiadowczą charakterystykę terenu składa się kilka czynników. Znaczy ich jest... Ile ich jest? No dobra, może policzycie kiedyś, bo w tej chwili mi nie chcę się liczyć w myślach. Więc zacznę od tego bardziej konkretnego, bo tam są rzeczy, jak już powiedziałem, i konkretne, czasami mogą się wam wydawać nieistotne, i rzeczy trochę bardziej abstrakcyjne. I takim
Taką jednym z podstawowych czynników jest tak zwany czynnik, nazwałem to czynnikiem infrastrukturalnym. Chodzi po prostu o infrastrukturę danego terenu. Oczywiście ta infrastruktura to są budynki, usytuowanie tych budynków, rozmieszczenie tych budynków, różnego rodzaju, oczywiście wszystkie drogi, jakie mamy, prawda, czyli ta część transportowa, wszystkie drogi, jakie mamy, różnego rodzaju linie przesyłowe, cała techniczna infrastruktura terenu. To niektórzy to nazywali kiedyś czynnikiem technologicznym, ja to raczej wolę na infrastrukturę, bo na to wpływają również może rozkład firm, które się tym zajmują, czyli na przykład te, które są odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę. Wbrew pozorom to jest bardzo ważne w zakresie bezpieczeństwa państwa i ochrony również i kontrwywiadowczej, ponieważ jak się okazało, w wielu wypadkach sparaliżowanie na przykład bankomatów może spowodować dość duże kłopoty dla ludności. Tak było w czasie blackoutu kiedyś w Stanach Zjednoczonych. Było takie coś, że tam gdzieś w jakimś mieście pod Nowym Jorkiem chyba wysiadł główny przekaźnik prądu i wyskoczyły i ludzie nie mogli używać kart płatniczych, co spowodowało i notabene największy stres społeczeństwa był wtedy z tego, że nie mają pieniędzy, po prostu nie mogą używać kart płatniczych, większe niż zagrożenie przestępczością, bo było ciemno, bo przecież wiadomo było, że nie można było się nigdzie tam dodzwonić. Przypuszczam, że u nas w tej chwili sparaliżowanie telefonii komórkowej, byście się wszyscy w tym momencie mówili, internetu, czyli nie ma Facebooka i nie ma YouTube i nie ma czego innego, byłby ogromny szok wśród dużej części społeczeństwa. Mam rację czy nie? A na pewno szok komunikacyjny, ponieważ łączności byście nie byli w stanie, ponieważ nie ma opracowanego systemu łączności na łączność kryzysową. Nie macie opracowanego systemu łączności, prawda? No właśnie. I teraz w kategoriach państwa stworzenie tego typu słabych punktów w kategorii państwa to jest na wypadek właśnie zagrożeń. Niekoniecznie musi to być wojna, bo ja wcale nie mówię o wojnie, prawda? Tylko na przykład klęski żywiołowej czy coś. System łączności oparty tylko wyłącznie na łączności bezprzewodowej, czyli na Wi-Fi, na internecie i na tym, może się nie sprawdzić. Prawda? U nas, jak zauważyliście, nie wiem czy w Łodzi też tak jest, ale w Warszawie tak jest, zlikwidowano prawie wszystkie budki telefoniczne. Kiedyś takie, tutaj u was też zlikwidowano budki telefoniczne, czy? Czy macie budki telefoniczne? Normalne telefony z kablami w ziemi. Nie ma czegoś takiego? No to budki telefoniczne są w niektórych krajach na zachodzie właśnie po to, że wtedy jeżeli siada cała łączność satelitarna i Wi-Fi, to ta łączność, tradycyjna łączność kablowa okazuje się być łącznością podstawową i ratującą bardzo często życie. No ale to tak się myśli, jeżeli się właśnie wytworzy taki, jeżeli ten się czynnik uwzględni. Także pamiętajcie Państwo, to co się nazywa infrastruktura, to jest właśnie ta infrastruktura krytyczna kraju, to jest na ogół woda, prąd, systemy łączności. I do tego jeszcze bym zaliczył, w czyim ręku jest ta łączność, czyli na przykład kto jest właścicielem kabli, kto jest operatorem. W tym momencie mogę Państwu powiedzieć, że na przykład w Wielkiej Brytanii tak jest, że jest cała masa prywatnych operatorów, bo na przykład jest T-Mobile, jest przecież dostawcą internetu, jest Orange, jest chyba też nawet Play, jest tam różne takie rzeczy, ale właścicielem wszystkich kabli jest British Telecom, która jest uznana za spółkę brytyjską, królewską. Także w razie czego oni przejmują wszystko. I kiedy byłem w Londynie, bo ja byłem też przez 6 lat łącznikiem polskich służb w Londynie, więc w 2005 roku, kiedy były wybuchy, kiedy nastąpiły zamachy w metrze w Londynie, w przeciągu dosłownie 30 sekund została odcięta całkowicie sieć telefonii komórkowej przez państwo. Wszystkie telefony komórkowe wszystkich operatorów przestały działać, a działały tylko wybrane numery telefonów ludzi, którzy byli wyznaczeni zresztą wcześniej do spraw związanych z bezpieczeństwem państwa.
działały oczywiście tylko wyłącznie telefony stacjonarne, czyli te telefony jak butek telefonicznych i takie rzeczy. Natomiast telefony komórkowe przestały działać i również wyłączono internet natychmiast. To spodziewano się całej reszty zamachów i że to z telefonem komórkowym zostały te bomby zaktywowane, bo zostały zaktywowane telefonem komórkowym i Anglicy to zrobili w przeciągu dosłownie 30 sekund od wybuchu. No może przesadzam 30 sekund, ale w ciągu 5 minut już nikt nie miał, już nikt właściwie nie mógł się nigdzie z nikim połączyć. Nie było łączności. Poza oczywiście łącznością specjalną. W momencie, kiedy przyjeżdżał na przykład nasz prezydent Kwaśniewski, to rozkładano również taką maskę i wyłączano punktowo telefonie komórkowo w miejscach, w których on był, gdzie nocował i tam, gdzie był po prostu, więc potrafią to zrobić, a to się wiąże właśnie z dobrym rozpoznaniem i zaleceniami ustawowymi, które są w Wielkiej Brytanii, która zrobiona została na podstawie ich odpowiednika KHT, tego czynnika infrastrukturalnego. Więc to też wchodzi w ten czynnik infrastrukturalny. O wodzie mówiłem, no to też jeszcze zależy tutaj, to też jeszcze jest taka kwestia jak oczywiście sklepy, czyli zaopatrzenie w żywność, sposób ich rozmieszczenia, rozstawienia, wszystkie te rzeczy związane z fizycznym przetrwaniem społeczeństwa czy danej populacji na danej terenie. To także pokazuje, które rzeczy trzeba poprawić, na które rzeczy trzeba, które rzeczy trzeba bardziej chronić, w których rzeczach trzeba, jakby to powiedzieć Państwu, na które trzeba zwrócić większą uwagę. Dobrze. Kolejnym czynnikiem jest, tutaj przejdę od razu z tych konkretów, chociaż to też będzie konkretne, jest tak zwany czynnik geograficzny. To nie jest takie śmieszne, ponieważ geografia danego terenu, na przykład cieki wodne, czy on jest płaski, czy nie jest płaski, czy drogi są kręte, czy nie kręte w tym momencie, jaka jest możliwość budowy tego wszystkiego, zalesienie i tak dalej, jest bardzo ważne w systemie obrony państwa, w systemie ochrony, w systemie w ogóle planowania jakichkolwiek działań zabezpieczających. Nie wiem, czy Państwo znają takie miejscowości jak Szczytno i Olsztyn. Znacie? No właśnie, droga ze Szczytna do Olsztyna jest dość kręta. No jest dość kręta, ona jest kręta. Ona została zbudowana w ogóle, to na tej bazie została zbudowana jeszcze przez Niemców, bo to przecież to była Rzesza. Jeszcze za Bismarcka zaczęto budować ze względów właśnie wojskowych. Chodzi o to, że nie mogli zbudować prostej drogi, dlatego że wtedy atak byłby możliwy. Atak byłby możliwy na to, prawda? Jeżeli jest droga kręta, wojska tracą większą ilość czasu na dojście do danej twierdzy czy do danego miejsca. Nie mogą rozwinąć ataku, tym bardziej, że ona jest zbudowana, jeszcze tam są różne góry i dolinki. Nie mogą rozwinąć szerokiego ataku i łatwiejsze są do zniszczenia, obrońcy mogą się łatwiej przygotować. Również z tego powodu Rosjanie ominęli Przemyśl w 1945 roku, ponieważ twierdza Przemyska i tam i obrona niemiecka powoduje, że ponieśliby ogromne straty atakując Przemyśl. To też jest ten czynnik geograficzny, bo tam jest trochę dużo pustej przestrzeni, dużo jak się i pod górę i w tym momencie bardzo ciężko robić. Oni go ominęli, Przemyśl się potem sam poddał w rezultacie. To samo było w czasie I wojny światowej. To też wyznacza właśnie ten czynnik geograficzny. Poza tym to jest tak, że w ten czynnik geograficzny to trzeba również włączyć nawet takie rzeczy jak geologia, bo czego się można spodziewać, prawda? To też można wykorzystać, a żebyście Państwo nie byli zdziwieni, to powiem, że w niektórych zespołach na świecie, przepraszam, bo mi to muszę wyłączyć. W niektórych zespołach na świecie, prawda? W niektórych zespołach takich różnych zajmujących się bezpieczeństwem państwa są różni ludzie, zarówno tacy jak ja ze służb, ale jak również profesorowie od geologii, od fizyki, elektrycy, między innymi zastanawiając się nad możliwościami ataku w metrze zaangażowano do tego
od specjalistów od wodociągów nawet po prostu, żeby inżynierów przede wszystkim, żeby zobaczyć słabe punkty, w których ten atak może nastąpić. Niestety jeden z tych punktów się sprawdził. To jest bardzo ważne. To wszystko jest bardzo ważne, bo łatwiej wtedy rozstawić właśnie siły i środki w tych punktach i zabezpieczyć to bardziej. Nie da się zabezpieczyć każdego czy wszystkiego. Czynnik meteorologiczny też wchodzi w tym pogoda na danym terenie także, bo to jest kwestia częstotliwości występowania klęsk żywiołowych i powodzi. To jest też również ważne w układzie. Dalej. W kontrwywiadowczą charakterystykę terenu wchodzi także coś takiego jak czynnik demograficzny, struktura ludnościowa na danym terenie. Ale tylko demograficzny, czyli ilość osób pracujących, ilość osób zdolnych do pracy, do działań obronnych. Struktura wiekowa, która wyznacza, ile trzeba przeznaczyć środków na opiekę nad osobami, na przykład, które nie są w stanie same, czyli same się bronić, czyli dzieci, starcy i chorzy, tego typu historie. Jeśli kiedykolwiek będziecie pracować w planowaniu bezpieczeństwa, to zobaczycie, że to jest ważne. No to nie jest tylko tak, że my napiszemy procedury, to trzeba jeszcze dokładnie wszystko wyliczyć. Czynnik z tym powiązany to jest czynnik etniczno-kulturowy, tak to nazwę, czyli struktura etniczna na danym terenie i oczywiście odpowiednia, no i kultura, jakieś uwarunkowania kulturowe. To są sprawy, których się teraz wszyscy boją, szczególnie we Francji i w Niemczech, dlatego że poprawność polityczna nie pozwala tworzyć tak zwanych dzielnic wysokiego ryzyka i różnych środowisk wysokiego ryzyka, niestety. A jak wiemy, widzimy wszyscy, co się dzieje na świecie, bez względu na to, co w Europie, bez względu na to, co byście myśleli, to jednak rzeczywiście przyjazd tylu ludzi z Afryki bez żadnej kontroli, tylu tak zwanych uchodźców, spowodował zwiększenie zagrożenia dla normalnych, zwykłych obywateli. O tym zresztą zapomniano, mówił o tym jeden z szefów francuskiego kontrwywiadu, a potem go zdjęli, szybko się z tego wycofał. Chyba jakiś miesiąc temu słyszałem. Niestety nikt nie wyciąga wniosków. I bada się również strukturę właśnie etniczną na danym terenie, również po to, z punktu widzenia kontrwywiadu, żeby określić możliwości werbunkowe obcego mocarstwa, obcych ludzi, obcych wywiadów. Oczywiście nie jest to oskarżenie i wrzucanie wszystkich do jednego worka, że każdy, kto jest na przykład pochodzenia rosyjskiego, musi być od razu szpiegiem rosyjskim. To nie o to chodzi, to tak się nie myśli. To jest, ale warto wiedzieć, w których regionach żyją mniejszości, jakie mniejszości. Dotyczy to tak samo mniejszości niemieckiej. Przecież na terenach, byłych terenach, no na terenach, na ziemiach odzyskanych, dotyczy to samo. Jakbyśmy sobie zresztą prześledzili strukturę działań niektórych ruchów odśrodkowych w polskich, na przykład Rasiu na Śląsku, no to niewątpliwie on musiał powstać na tym terenie, prawda? To jest ruch, który jest ruchem jednak proniemieckim w tym momencie, czy recepcję, jaką Niemcy mają. Tam należy z punktu widzenia kontrwywiadu zakładać największą aktywność wywiadów niemieckich. Wywiadu niemieckiego, jeżeli ta aktywność jest, oczywiście. Czynnik kulturowy, czyli tutaj ta druga część tego czynnika też ma znaczenie, bo w pewnych kulturach, bo trzeba poznać kulturę danego terenu, żeby wiedzieć, jak się zachowywać. W pewnych kulturach są rzeczy nie do przyjęcia z punktu widzenia naszego i z punktu widzenia państwa. I nie chcę tu mówić oczywiście o islamie, ale mogę wam powiedzieć, że był ogromny problem w Wielkiej Brytanii na początku lat 2000 z przetaczaniem krwi. Z pomocą danych tych, ponieważ oni mają bardzo duże mniejszości religijne, które z Afryki szczególnie, które uznają, iż przetaczanie krwi jest, no powiedzmy, sprzeczne z ich religią.
były apele, Anglicy zrobili całą serię programów oświatowych pokazujących, jak to wynika, ale jak to jest, że w ten sposób się ratuje życie, częściowo uzyskali jakieś poparcie, częściowo niestety przegrali. Był również problem czysto penalizacyjny z tak zwanym obrzezaniem kobiet, ogromny w Wielkiej Brytanii, nie wiem, czy był tutaj jakiś artykuł na ten temat, ale kultowe obrzezanie kobiet z tej kaleczyło całą masę kobiet, właśnie obywateli brytyjskich, to czasami drugiego pokolenia. W momencie, kiedy Anglicy usiłowali to spenalizować, okazało się, że nie ma ich za co skazać, dlatego że Komisja Równości Rasowej stwierdziła, że to jest kultywowanie własnych praktyk religijnych, no, do czego obywatel brytyjski ma prawo. I musiano znaleźć w ogóle jakieś dziwne historie. To takie rzeczy się zdarzały, proszę Państwa, w takim kraju cywilizowanym oczywiście jak Wielka Brytania, ale to jest właśnie znajomość czynnika kulturowego. Oczywiście zaczęto za pomocą różnego rodzaju instytucji państwowych i instytucji prywatnych, zaczęto uświadamiać tych ludzi i zaczęto w jakiś sposób monitorować przede wszystkim dzieci w tych środowiskach, bo to dotyczyło dziewczynek w wieku lat 12, zdaje się. Więc i to nie jest takie śmieszne, ponieważ obliczono, że mniej więcej obliczono, jak ja pamiętam, na 70 parę tysięcy dziewczynek okaleczonych w ten sposób w ciągu jednego roku. To jest ogromna liczba, nawet jak na Wielką Brytanię wbrew pozorom. To rodziło potem kolejne rzeczy i tak dalej, no w końcu oni chyba jednak dzięki Komisji Równości Rasowej przegrali. Przegrali z tym wszystkim, no ale trudno, tak to wygląda. Także ten czynnik kulturowy jest bardzo ważny. Z punktu widzenia obronności jest również, bo niektóre na przykład ugrupowania religijne, których u nas nie ma, my patrzymy na to inaczej troszeczkę, będąc krajem mniej więcej homogenicznym, ale na przykład Stany, które są złożone ze świadków Jehowy, czy no raczej nie dostarczają ludzi do wojska, co summa summarum może wpłynąć na zdolności militarne kraju. Może nie tak bardzo, ale to są ogromne liczby w skali kraju. Jeżeli myśli się o tym globalnie w skali kraju, a to co ja mówię, trzeba myśleć w skali kraju, to taki teren może być elementem słabym, a kraj jest na tyle mocny, na ile ma świadomość swoich słabych punktów i potrafi je zabezpieczyć po prostu. Też w Izraelu jest również, bo nie wiem, czy wiecie Państwo, że największymi wrogami Izraela są niektórzy ortodoksyjni rabini z Jerozolimy, którzy uważają, że Izrael nie jest koszerny w ten sposób. I ja pamiętam kiedyś, jak pracowałem jeszcze, byłem jeszcze w służbie i robiłem wspólne działania w Jerozolimie i w Tel Awiwie, to muszę powiedzieć, że w Jerozolimie było, to tam usłyszałem właśnie, że tam są rabini, którzy chcą się dogadywać z Iranem na temat zniszczenia Izraela w ogóle. No więc to jest też śmieszne, ponieważ Izrael, i ktoś mi to wytłumaczył, że to jest właśnie ta kultura, ponieważ Izrael ma flagę Dawida, na swoją flagę ma znak Dawida, który może być tylko używany w domach modlitwy. I mówi po hebrajsku, który językiem Boga, który może być używany tylko w trakcie modlitwy. Więc to są również takie rzeczy, które się nam wydają śmieszne, ale dogadywanie się jednego połowego rabiego z Iranem było dość trudne, było dość niebezpieczne dla samego Izraela. Także to też są czynniki, które należy brać pod uwagę. Mamy czynnik geograficzny, kulturowy, demograficzny, dobrze. Teraz jest czynnik ekonomiczny. On też jest bardzo ważny, bo on jest właściwie też dwuskładnikowy. Z jednej strony to jest cała struktura ekonomiczna danego regionu, zasobność danego regionu. Jak ten region wygląda w tle na przykład, na tle innych regionów, prawda? Czy jest bogaty, czy nie jest bogaty, jaka jest struktura, jaki jest stopień wydatków społeczeństwa, ile trzeba mieć, żeby żyć. No wiadomo, że średnia potrzebna do przeżycia w Warszawie jest trochę większa niż ta, która jest potrzebna w Łodzi, prawda? Więc jeżeli ktoś zna oba miasta, to chyba wie, prawda, jak to wygląda. Sami niektórzy mówią, nie obrażając nikogo, z Kielc jest ktoś z Kielc, nazywając to szkieletczyzną, niektórzy nazywali te Góry Świętokrzyskie, więc to są takie regiony dość biedne, czy regiony, to widać nawet po cenach mieszkań, prawda? A to się wiąże z tym, że
w rejonach biedniejszych operacje wywiadowcze przeciwko krajom, jeżeli wychodzą z rejonów biedniejszych, są łatwiejsze i tańsze niż z regionów bogatych. Mówiąc prosto, za o wiele mniej pieniędzy człowiek wyda na zwerbowanie na przykład, no nie wiem skąd, z jakiegoś faceta czy kogoś tam, z jakiegoś biednego kraju na świecie, niż ze Stanów Zjednoczonych. To jest kwestia skali, prawda? Skali wydatków. I ten czynnik ekonomiczny jest bardzo ważny. To również jest kwestia, ile ten region zarabia i co się w tym regionie dzieje, jak ten region jest usytuowany i jaki jest jego procent w PKB kraju całym. To też się liczy. Oczywiście w tym czynniku ekonomicznym wchodzą w grę również inwestycje planowane, różne inne takie historie. Z drugiej zaś strony to pozwala nam to wszystko, oczywiście stosując to wszystko razem, pozwala nam na ekonomiczne zastosowanie z punktu widzenia środków ochronnych, czyli kontrwywiadu na przykład, sił i środków dla ochrony tego regionu, prawda? To jest ważne. Jest jeszcze czynnik administracyjny, to jest struktura administracji zarówno państwowej, jak i lokalnej na danym terenie. Wzajemne zależności pomiędzy administracją lokalną i administracją państwową, nazwę ją federalną, chociaż to u nas nie ma, no u nas się mówi administracja centralna. Wzajemne zależności, wpływ na to, jaki jest. W naszym przypadku to jeszcze może w grę chodzić struktura, to też włączę do czynnika administracyjnego, może być również pewna struktura, jakby to powiedzieć, podległości czy możliwości narzucania przez władzę centralną własnych rozwiązań na władze lokalne. Rzeczywiste możliwości, a nie możliwości teoretyczne. To jest też kwestia bardzo ważna. Ile jest tej administracji, przy okazji gdzie jest rozmieszczona, jak jest rozmieszczona i w jakim sensie działa. Następny czynnik to jest czynnik prawny, też powiązany z tym poprzednim mocno. Czynnik prawny to jest wszystko to, co jest związane z prawem na danym terenie. Nawet z konkretnym kodeksem karnym i prawem na danym terenie, jakie istnieje, prawda? Na przykład niektóre lokalne władze mogą tworzyć własne prawa, to szczególnie widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest pełno praw lokalnych. Tam prawo federalne ma zarezerwowane dla siebie niektóre rzeczy, ale władze lokalne, czy tam na przykład w Teksasie, mogą wydawać to różne swoje przepisy, to widać wyraźnie, bo to, że to pozwolenie na broń, czy to każdy ma broń w Stanach Zjednoczonych, jest różne i bardzo często zależne od stanu nawet, bo w jednym stanie można mieć co się chce na terenie własnej posesji i nie ma nawet i rakiety ziemia powietrze, czy tam międzykontynentalne, ale nie można ich przewozić z własnej posesji, prawda? W niektórych stanach należy broń nosić na wierzchu. Są stany, które ktoś tam wprowadził, chyba nawet jakieś miasto w jakimś stanie, że można nosić broń przy sobie, ale trzeba mieć osobno i magazynek, i broń. Czyli nie można nosić broni nabitej. Trzeba mieć gdzieś magazynek, gdzieś broń i dopiero potem nabijać ją. No różne są, to są różne prawa w zależności od stanu. W Polsce tego nie ma, bo w Polsce mniej więcej kodeks karny jest teoretycznie dla wszystkich, chociaż też są mniejsze prawa lokalne, ale bardziej to dotyczy praw administracyjnych i no może jakichś tam praw związanych z działalnością przemysłową. One mogą być inne, są w Warszawie, inne są gdzieś tutaj, chociaż mniej więcej to jest zunifikowane, ale ten czynnik należy brać pod uwagę. Bardzo ważnym jest również czynnik polityczny. To jest jeden z podstawowych czynników tej KHT, czyli z punktu widzenia stopień zaangażowania danego terenu w działalność polityczną państwa jako całości. Jak państwo wiecie, w polskim prawie w zasadach powinno być tak, że
Powinno być tak, że za politykę zagraniczną odpowiedzialny jest tylko rząd, konkretnie tylko minister spraw zagranicznych, no i trochę prezydent. W tej konstytucji mamy bałagan z tym, ale o tym nie mów. Natomiast niestety zdarza się często tak, że niektóre inicjatywy lokalne wchodzą w zakres polityki zagranicznej. Mieliśmy takie przykłady, jesteście za młodzi, żeby to pamiętać, ale w latach 92-94, chyba jeszcze w 95, nie w 94, myśmy to zatrzymali. W kontrwywiadzie myśmy mieli informacje na temat inicjatywy rosyjskiej autostrady eksterytorialnej z Kaliningrad-Mińsk przez Polskę. Miała być autostrada eksterytorialna całkowicie z Kaliningradu do Mińska Białoruskiego przez Polskę, do której my byśmy nie mieli dostępu w ogóle, coś w rodzaju takiego korytarza. Niestety Rosjanie zaczęli, dobrze rozpracowali nasze prawa, no i okazało się, że przekonali do tego totalnie władze lokalne województw, które były po tej terenie. Wtedy była inna jeszcze struktura, nie pamiętam kiedy powrócono do tych województw, jeszcze było chyba te 49 województw wtedy, prawda? No ale tam jak jest Augustów, te wszystkie województwa, Białystok, te wszystkie województwa, oni przekonali lokalne władze i lokalnych przedsiębiorców, bez względu na opcję polityczną, z której byli ci ludzie. Ja pamiętam ogromną awanturę, którą myśmy jak to wszystko przekazali, minister spraw zagranicznych robił straszną awanturę, ponieważ to wpłynęło rzeczywiście na politykę zagraniczną. Nie mówię o bezpieczeństwie państwa, ale to byłby taki wyłom w polityce zagranicznej. Zresztą Rosjanie bardzo często mieli różne próby, tworzyli te próby i przekonali i przekonują dość, mają niezły wpływ na nasze władze lokalne niektóre, bo to, że strefa bezwizowa na przykład z Kaliningradu sięga aż do Olsztyna, to znaczy ta strefa dla mieszkańców sięga aż do Olsztyna, to jest dość dziwne i dość śmieszne. No. To także wpływa na działalność takich instytucji jak Straż Graniczna i służby celne, wszystkie służby graniczne, ponieważ one muszą się podporządkować władzom lokalnych. Częściowo są również przez władze lokalne utrzymywane ta infrastruktura, chociaż to są służby centralne, ale władze lokalne również tą infrastrukturę w jakiś sposób utrzymują, więc oni muszą się liczyć. Dla bezpieczeństwa państwa jest to dość trudne, żeby to... I to trudne jest do przezwyciężenia. To jest taki czynnik polityczny w skali całego, jeżeli teraz spojrzymy na to ze strony wywiadu w tym momencie, bo to co ja mówię, można robić wywiad i wtedy to się nazywa sytuacja wywiadowcza terenu, a nie kontrwywiadowcza charakterystyka terenu, robi te same czynniki. To też jest ważna łatwość działania na danym terenie. To też jest tak zwany czynnik polityczny, czyli jeżeli mamy na przykład, mówiąc prosto, rząd, do którego władze lokalne i lokalna społeczność jest generalnie w opozycji, to tam jest łatwiej działać. Tam jest o wiele łatwiej działać i o tym musimy wszyscy wiedzieć. Nie chodzi tu, proszę Państwa, żebyśmy nie odnieśli wrażenie, żeby każdego śledzić, ponieważ śmiercią każdego kontrwywiadu jest twierdzenie, że każdy jest szpiegiem, wtedy się żadnego szpiega nie zobaczy. Wracając do czynnika prawnego, to my mamy jeszcze jedną rzecz w Polsce, która jest ewenementem w skali światowej, to znaczy paragraf 130 kodeksu karnego, który jest paragrafem poświęconym szpiegostwu. Ktoś się kiedyś interesował tym szpiegostwem w ogóle jako takim? Nie to, żeby szpiegować, tylko jak się to zwalcza. Nikt was nie chciał nigdy szpiegować? Nikogo? Dobrze. Przyda się. Więc proszę Państwa, to jest paragraf, który mnie, oficerowi kontrwywiadu, każe udowodnić, że jakiś Kowalski, który spotkał się z Iwanowem, wiedział, że Iwanow jest oficerem obcego, wrogiego nam wywiadu, spotkał się w pełni świadomie przekazał mu tajne informacje, o których wiedział, jaką szkodę przynoszą Polsce w dodatku. Jeżeli to jest ten Kowalski, był Polakiem oczywiście. Czyli ja muszę udowodnić świadomość. Zresztą praktycznie we wszystkich krajach demokratycznych jest podobnie.
z jedną tylko różnicą, że w niektórych łatwiej to udowodnić. U nas się tego nie da udowodnić i generalnie sprawy szpiegowskie oparte tylko i wyłącznie na tym, że ktoś się z kimś w knajpie spotka i przekazał jakieś materiały, które potem mówił, że z kserami, kończyły się porażką kontrwywiadu, niestety. Tym bardziej, że zdaje się, że u nas jest to szpiegostwo zagrożone karą, to już musicie sami sprawdzić, karą do 6 lat tylko, to jest coś innego w tym momencie. To też jest w stosunku do nas świadomość właśnie w czynniku prawnym tego, powoduje, że to jest tak jakby zachęta do działania dla obcych wywiadów, bo człowiek skazany za szpiegostwo na 6 lat zostanie praktycznie bardzo szybko wydobyty z tego więzienia i być może też będzie chciał troszeczkę tutaj porobić. Oczywiście tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że nasz paragraf 130 KK nie przewiduje czegoś takiego jak agenci wpływu, czy tworzenie lobbingu, czy jakby powiedzieć tworzenie sprzyjającej atmosfery dla inwestycji własnego państwa. W czym się specjalizuje głównie wywiad chiński. Także tego. Słuchajcie, jak nudzę, to mi mówcie, czy możecie coś zapytać, nie? Nudzę was, czy was nie nudzę? No. A wiem, że musicie powiedzieć, że was nie nudzę, więc powiedzcie prawdę. Proszę? No dobrze. Jak będzie, wiem, która godzina. Tu mielibyśmy jeszcze jest jeden czynnik bardzo ważny, to jest czynnik tak zwany policyjno-kontrwywiadowczy, który pokazuje na danym terenie strukturę wszystkich sił związanych z bezpieczeństwem. Od straży pożarnej, policji, straży granicznej, jeżeli jest, celników, wszystkich tych, którzy uczestniczą w procesie bezpieczeństwa państwa. Także w procesie bezpieczeństwa państwa. Ten czynnik pozwala także określić, ile nam potrzeba tego typu ludzi. Bo jeżeli na przykład gdzieś, no nie wiem gdzie, w jakimś tam mieście, nie ma nic właściwie ciekawego poza beznadziejnymi domkami snującymi się bez sensu ludźmi, no to po cholerę nam 20 policjantów i 30 ludzi z kontrwywiadu, prawda? Nam to jest niepotrzebne, to zrobi to jeden, dwie osoby. Ale w wielu przypadkach, tam szczególnie, gdzie są Indie, jest infrastruktura wrażliwa dla z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, gdzie jest na przykład przemysł zbrojeniowy, czy różne inne historie, czy inwestycje, które strategiczne, które trzeba zabezpieczyć, ta struktura musi zostać wzmocniona. Wtedy inaczej się kształtuje policję z liczby policjantów, inaczej się kształtuje liczbę osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kontrwywiadowcze danego terenu. No to widać wyraźnie tam, gdzie są zakłady zbrojeniowe. W Łodzi chyba już nic nie ma w tej chwili, o ile się orientuję. Czy są garnizony wojskowe, które mogą być dalej elementem sprawdzania jakiegoś tam przez obcy wywiad, rozpracowywania przez obcy wywiad. Natomiast jedna rzecz jest także w tym wszystkim ważna. Te czynniki wszystkie, o których mówię, to jest system naczyń połączonych. Jak się jedno naczynie zbije, to się wyleje wszystko. One muszą współgrać. Tak jak puzzle. Zrobić taką kontrwywiadowczą charakterystykę terenu Łodzi, to znaleźlibyśmy punkty wspólne, trzeba było uwzględnić inne rzeczy. Inne sprawy w regionach kołołódzkich, aż praktycznie do Warszawy. Składa się to w całość, w ogólną kontrwywiadowczą charakterystykę kraju. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest zarazem wciągnięcie społeczeństwa w system ochrony kontrwywiadowczej, społeczeństwa w bezpieczeństwo państwa. Ponieważ każdy obywatel na każdym stanowisku, każdy praktycznie ma taką samą rolę. To znaczy rolę tej samej wagi po prostu. Nie ma tak, że ktoś jest mniej ważny, ktoś jest bardziej ważny. Role mogą być oczywiście inne w sensie ilościowym, ale jakościowo każdy obywatel, możecie nawet nie mieć świadomości tego wszystkiego w tej chwili, ma taką samą rolę. Słyszeliście kiedyś o kontrwywiadzie obywatelskim?
Słyszeliście o czymś takim? No to jest dość popularne w tej chwili. Nawet na Facebooku są strony. Starsze panie, co wyglądają przez okno? Nie, nie, to nie są starsze panie, co wyglądają przez okno. To nie są starsze panie, co wyglądają przez okno. To są na przykład ludzie, autentyczne historie, którzy się do mnie zwracają, bo nie mają się do kogo zwrócić. Jak na przykład jeden z dość wysoko postawionych przedstawicieli jednej z zespółek zbrojeniowych, który się nie miał do kogo zwrócić dość przypadkowo, zwrócił się do mnie, ponieważ jakiś miesiąc temu okazało się, że jego rosyjscy dziennikarze wiedzą o dość planowanych różnych inwestycjach, które będą na terenie fabryki. A ponieważ nie mógł znaleźć nikogo z kontrwywiadu wojskowego, bo go akurat, bo się bardzo mocno zakonspirował, a z ABW go wyrzucili, w sensie z nim miał gdzie pójść, no to się zapytał mnie przez priv, przez Facebook po prostu, co ma zrobić, jak ma zrobić. To jest coś takiego, proszę Państwa. To nie są te panie, a nie należy się śmiać z tych pań, ponieważ w Southampton jest szkoła wywiadu brytyjskiego. I kiedyś tam pojechałem, a że byłem 3-4 godziny wcześniej, to wszedłem sobie w taką małą uliczkę typowo brytyjską sobie tak zobaczyć. Doszedłem do połowy tej uliczki, a już po prostu podjechał do mnie radiowóz policyjny i zapytał się, czy mi nie pomóc przypadkiem, czy ja się nie zgubiłem, czy coś. Oczywiście taka pani powiedziała. Ale działalność w tej chwili terrorystyczna tam w tym miasteczku na tej ulicy jest prawie niemożliwa. O to chodzi. Kiedy ludzie, mniej więcej studenci, tacy jak wy, w Warszawie przy stacji metra w zeszłym roku, o godzinie pierwszej nocy wracali z imprezy i zobaczyli grupę osób o ciemnej karnacji, powiedziałem, nie jestem poprawny politycznie, którzy robili zdjęcia tej stacji, to się przy rondzie ONZ, z tej stacji metra. I to nie swoje zdjęcia, tylko zdjęcia wejść, wyjść z kodów ruchomych i zdjęcia w tym. Usiłowali kogokolwiek zawiadomić. Nikogo to nie interesowało. A słusznie podejrzewali, że mogło to być rozpoznanie tej stacji przed zamachem. To jest kontrwywiad obywatelski. Jeśli społeczeństwo będzie do tego przygotowane, informowane, no to wówczas, proszę Państwa, będziemy mieli, to wtedy my też będziemy bezpieczni. Nie będą w nas wjeżdżać samochody. I nie tylko, więc to nie jest takie śmieszne i tu nie chodzi o stworzenie jakiegoś systemu policyjnego czy jakichś policji, bo to wcale nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że każdy z nas jest odpowiedzialny, będąc przede wszystkim, tak jak mówią Amerykanie, za swoje bezpieczeństwo, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo również osób w pobliżu, rodziny, znajomych i tak dalej. I na to się reaguje. To są dwa autentyczne przykłady. Ja nadaję taki program od siebie z kuchni, który się również nazywa KHT. No jest też kontrwywiadowcza charakterystyka terenu, chociaż to nazywam już kuchenną charakterystyką terenu, bo od siebie z kuchni ze swoimi kotami i psem nadaję, więc jeżeli chcecie, to wejdźcie sobie i tam jest taki program teoretyczny kontrwywiad w teoretycznym kraju, gdzie ja pokazuję również, że konieczne byłoby zrobienie w ramach oficjalnego polskiego kontrwywiadu, koniecznie byłoby zrobienie departamentu pod tytułem KHT, który by służył również kontaktom z ludźmi, ale nie wymuszonym kontaktom, bo niestety nasze służby mają jakieś dziwne, stare przyzwyczajenia, że każdy, kto do nich przyjdzie, należy po pierwsze potraktować jak prowokatora, albo jak nie prowokatora, to przynajmniej od razu go zwerbować, tylko po prostu, który by słuchał tego typu sygnałów, jak ci studenci, nie tylko ci studenci. Bo ja chcę powiedzieć, że to internauci znaleźli parę dość ciekawych historii związanych rzeczywiście i to niektóre strony, tak jak rosyjska Piąta Kolumna w Polsce, która jest świetną stroną z panem Marcinem Rejem i tam niektórzy znaleźli. I to internauci znaleźli budynek, autentyczny budynek w Piotrogrodzie, w Petersburgu, który czteropiętrowy budynek, w którym mieszczą się odpowiedni, w którym mieści się, nie wiem jak to nazwać, departament czy wydział, raczej departament FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, to jest kontrwywiad rosyjski i nie tylko, ale i w tym budynku mieści się, jest centrala trollingu. Oni po prostu monitorują sieć, całą sieć i to jest ten trolling, o którym wszyscy mówi. Bardzo często. To powiązane jest również z takimi pismami jak Sputnik i tak dalej. I to znaleźli amatorzy, internauci, a nie służby.
Dlatego właśnie mówię, że kontrwywiad i świadomość obywatelska jest bardzo ważna. Nie wiem, jak Państwo jesteście nastawieni, ale skoro chcecie studiować bezpieczeństwo i być specjalistami od bezpieczeństwa, musicie o tym wiedzieć. Musicie o tym wiedzieć, że to się wszystko opiera na takiej pani. No takiej właśnie babci. Chcę powiedzieć również, że to zostało zastosowane po raz pierwszy, ten system, znaczy nie tyle po raz pierwszy, ale co na skalę ogromną, krajową, został w czasie inwazji Luftwaffe Niemiec na Wielką Brytanię, tej bitwy o Anglię przegranej, bo to nie tylko przez lotników, ale również dlatego, że Anglicy stworzyli z ludności cywilnej całą sieć vigiles, mówiąc po łacinie, czyli całą sieć strażników. Jakby to powiedzieć, ludzie, którzy z własnej woli patrolowali niebo w różnych punktach, szukając po pierwsze dywersantów niemieckich, komandosów, jak również i oczywiście nadlatujących samolotów, i przez system łączności wojskowej informowali, gdzie co się dzieje. To pozwoliło im wygrać również bitwę o Wielką Brytanię i zapobiegło ogromnym zresztą, a już na pewno zapobiegło o wiele większym stratom w ludności cywilnej, bo zapobiegło wielu bombardowaniom niemieckim. Rudolf Hess, który uciekł do Niemiec i spadł z tym samolotem nad Niemcami, został złapany właśnie przez takiego cywilnego strażnika. Nie przez wojsko, który go dostarczył do policji, a policja dopiero zawiadomiła wojsko. Więc to nie jest taki system, który jest zupełną nowością, bądź też komunistycznym wymysłem, jak myślą niektórzy, to jest system, który funkcjonuje. Notabene już w starożytnym Rzymie coś takiego istniało, ponieważ to jako pierwszy Tyberiusz stworzył coś w rodzaju sygnalistów. To ja nie chcę mówić tutaj na temat tej ustawy nieszczęsnej z CBA na temat sygnalistów, bo to nie o to chodzi. Ale w każdym, Cezar stworzył właśnie coś takiego po pierwsze w każdym legionie. Natomiast w starożytnym Rzymie od czasów Tyberiusza byli sygnaliści w poszczególnych dzielnicach, którzy mieli informować, tam nie było telefonów przecież, którzy mieli szybko informować o klęskach, jakichś pożarach, niepokojach społecznych. Państwo musi działać, państwo musi się obronić i państwo musi szybko reagować, więc po to to jest po prostu. Dobrze, macie państwo jeszcze jakieś pytania do mnie? No macie państwo pytania? Na pewno? A na temat na przykład pana historii, pana działalności w kręgu tematyki, pan pracował w Służbie Bezpieczeństwa, tak? No ja pracowałem i to jest wszędzie jawne. No, a ja swoje akta sam ujawniłem. Ja jestem powiązany, nie wiążą zresztą z dość ciekawą prawą stroną. Pracowałem, no i co z tego? Nie. 7 lat pracowałem w wywiadzie w Departamencie Pierwszym. A potem w wywiadzie, w tej. A to coś jest w tym momencie oznacza, że mówię nieprawdę? Na przykład jak myśląc o ustawie dokumentacyjnej, która jest dosyć głośną sprawą, czy to jest w jakiś sposób pan będąc teraz na pewno emeryturze, czy to też odbija się na pana? Tak. Mnie zabrano całą emeryturę za 23 lata pracy na kierunku rosyjskim. Bo ja miałem za SB tylko 352 zł. A po resztę, czyli to już dużą pieniądze, bo od porucznika do pełnego pułkownika i do głównego specjalisty doszedłem już w Nowej Polsce i to mi zabrano, tą resztę, niestety. Ale to nie oznacza, że mam się przez głupie decyzje mam się obrażać na państwo, bo państwo jest naczelnym tutaj w te wszystkie obiekty, no oni wszyscy przeminą i tak, to przemija. A na co się pan pyta? Tak, to jest też czynnik polityczny, który należy wziąć pod uwagę, ponieważ ja o tym nawet mówiłem, jest taki mój program na ten temat, chyba nawet w TV Republika mówiłem na ten temat też. Jak w sieci gdzieś znajdziecie ten wywiad ze mną na ten temat, czy nawet cały mój program na ten temat, gdzie ja wyraźnie powiedziałem, że ustawa dezubekizacyjna spowodowała, że prawie 8 tysięcy osób jest w mojej sytuacji, a te 8 tysięcy osób wie, co mogą teraz, obecnie służby, a nie to, co mogły 15 lat temu, bo to są rzeczy archiwalne. A ja jeszcze w 2012 i 2013 roku robiłem zabezpieczenia kontrwywiadowcze dla naprawdę supertajnych obiektów. I naprawdę wiem, co służby mogą teraz zrobić. Dlatego się nie przejmuję zbytnio i nie wpadam w paranoję dotyczącą WhatsAppów, Signalów i innych takich rzeczy. Zresztą jak mnie prosić, nadal była to i jest służba kierowi, państwu. No ustawodawca uznał, że nie, bo skoro mi zabrał,
Skoro mi zabrał za 23 lata i kilka sukcesów potężnych, no to co? I to jest właśnie też w tym czynniku politycznym, trzeba to wziąć pod uwagę, bo to wytwarza ogromne niebezpieczeństwo, bo nie wszyscy się zachowają tak jak ja tych ludzi rozumiem. To jest prawie 8 tysięcy osób, którzy są mniej więcej w moim wieku, a więc jak to kiedyś śpiewał taki zespół Jet Rotal, który pewnie też dla was jest czarną magią, prawda, too old to rock and roll, too young to die, ale... No ale cóż, takie jest życie. Proszę? Trzeba żyć dalej. A co zrobić? Można jeszcze się wysadzić w powietrze, jak Wokulski, czy ktokolwiek, czy w końcu ten słynny Wołodyjowski, który się wysadził razem z Kamieńcem na sam koniec, prawda? Cóż, takie jest życie, jakoś sobie trzeba poradzić w tym układzie. Ale to nie znaczy, że mamy że należy się obrażać na państwo, bo państwo mamy jedno, innego mieć nie będziemy. A ja traktuję tak samo jak kontrwywiadowczą charakterystykę terenu, tak państwo traktuję jako konkretny organizm z konkretnymi ludźmi w konkretnych granicach i w konkretnym miejscu, a nie jakąś abstrakcję, rozwiany sztandar, jakiś ten, nie na tym zresztą polega. Poza tym mam takie dziwne wrażenie, że im ktoś więcej mówi o patriotyzmie, tym jest mniejszym patriotą, ale to już inna rzecz. Ktoś tam zwrócił się do pana, panie pułkowniku, trzeba zrobić to i to i to, poszedł pan? Zrobił? W imię właśnie ojczyzny. Pewnie bym poszedł. Dlaczego nie? Ostatecznie w 89 czy w 90 roku również się zgodziłem na umowę z nimi, a że ją zerwali. Mogłem wtedy, byłem dużo młodszy, nic nie traciłem, mogłem pójść i zrobić własne biznesy, tak jak część moich kolegów, i byłbym w o wiele innej, lepszej sytuacji. No ale wybrałem niestety. I pewnie bym poszedł dalej. No a co? Dlaczego nie? To tak, już jestem. Dobra, kończymy? Już chcecie skończyć? Czy macie jeszcze jakieś pytania? No dobra, pewnie w przyszłym tygodniu też się widzimy na zadaniach wywiadu i kontrwywiadu. Dziękuję bardzo, do widzenia.